Cześć, witajcie. Z tej strony Charzen Kamazon. I to jest odcinek, w którym pokażę wam, co mam tak naprawdę na mojej działce, jak to wszystko u mnie wygląda. Z tej serii Pamiętniki z Minecraft. Więc tak. W suficie ostatnio zrobiłem lampy, które włączają się, zapalają się, gdy robi się noc. Tak. Niektóre z nich tutaj działają, nawet jeśli jest dzień, ponieważ było tutaj ciemno, spawnowały mi się różne mobki, na przykład ta nad stolikiem. To wszystko włącza się, gdy jest noc. Na dole jeszcze nie mamy nic zbudowane, ale w przyszłym odcinku będziemy coś budować. Tam był węgiel, co sobie wykopałem. Tu mamy taką mini kuchnię, w której mamy jedzenie. Tylko jedzenie i węgiel do przepalania jedzenia, do smażenia kurczaczków i tak dalej z KFC. Wiecie, tu mamy taki mały magazyn. Nieskończone źródełko wody oraz... No właściwie to sobie polecimy. Farmę zwierząt. Mój dom wygląda tak mniej więcej. Doszło tutaj drugie i trzecie piętro, bo tam jest parter, tak? Pierwsze, drugie i trzecie piętro. Tutaj mamy te kolektory słoneczne. Tutaj jest cała elektryka. Kabli pełno w cholerę. Tak? Tutaj tak samo. Dobrze mówię? Tak, tutaj są kable. A tutaj jest też elektryka. Dobra, potem sobie tutaj zabuduję. Teraz tak, jedno z najważniejszych rzeczy to tam już jest część netheru niedokończona, tak? Tutaj jest portal do netheru, a tutaj jest jeszcze nieskończona farma brodawek, hodowla. To znaczy, tu jest skończona, ale tutaj jeszcze nie mamy, nie zdążyłem zrobić sufitu oraz ściany. Ale pewnie design i tak zmienię, bo to trochę drewno i taki cegły z netheru to też fajnie. O, już tam nam... Już stoi zielony. Tutaj mamy płot zrobiony, no coś w stylu taki podobny do płotu takiego jak ma Husiek. Tak, to będę musiał przesunąć trochę. Płot podobny właściwie to taki sam jak ma Husiek. Slime. No chodź, no chodź. Gin. Ile razy ja mam cię uderzyć? O, jeszcze. Jeszcze 10 razy. Gin. Zabijemy go i pokażę wam resztę. Dobra. Mięsko. Tutaj jest farma, będę musiał tutaj zaorać. To jest farma zboża. Jeszcze będzie jeden poziom niżej. Tu będą takie schody. Zaś jeszcze za oknem na ulicy motocyklami. Tam będzie jeszcze, będą ziemniaki i marchewki. A tutaj, moi drodzy, tutaj mamy wejście do pokoju alchemika, że tak to nazwę. No alchemika, tutaj jest też enchanting table. Za tym, moi drodzy, są kraty. Kraty, bo tu miała być na początku latarnia, ale... Oj. Miała być na początku latarnia, ale... Właściwie to była tutaj na początku latarnia, ale przerobiłem to na pokój do enchantowania, alchemii i tak dalej. Tu mamy klarowną miksturę. Tutaj mam wszystkie brodawki, płomienne różdżki, płomienne proszki i tak dalej. Te z kulek magmowych oraz odłaminium. To jest z tych golemów chyba. Czy ogrów, nie wiem. Tu mamy taką... Fuck. Tu mam niszczarkę. Też podobną do tego, jaką Husiek zrobił u siebie Minecraft Solo. Sezon drugi. Oglądajcie. Ta reklama dla Huśka u mnie. Pozdrawiam cię, Husiek. Oraz... No tak, tutaj już wszystko. Teraz wam jeszcze jedno pokażę. Tutaj spawn mieliśmy gdzieś tutaj, gdzie jest ta owca. Gdzieś pomiędzy tymi dziurami. I od razu nam się spawnowała tutaj... Tak, tam jest dżungla. Tutaj mamy farmę, a tuż obok mamy świątynię, z której wszystko opróżniłem. Wszystko. Mam w tej grze na tym świecie także zainstalowane parę modów, na przykład Mob Creatures. Co tutaj jeszcze mam? Wgrany lepszy texture pack chyba, jeśli dobrze pamiętam, a jeśli nie, to przepraszam. Tak, lepszy texture pack. Co jeszcze? Tutaj niedaleko jest jeszcze jedna... Tak, jeszcze... Przepraszam, że tak gadam, ale... Jezu... Trochę się tutaj denerwuję. Mamy drugą wioskę. I też obok niej świątynię.
to za niedługo przyjdziemy opróżnić. Tylko ja jestem ciekaw, czy opróżniłem już tutaj to. Tak, opróżniłem. Opróżniłem. No i w tym odcinku będziemy kończyć. To był taki specjalny odcinek z pamiętników z Minecraft. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. To był odcinek dla Saphir. Rozgrywka 2. Trzymajcie się. Cześć.